dla każdego sportu. Justyna Wojciechowska, TV Reklama, a obok mnie Rafał Jackiewicz. Witam serdecznie. Standardowe przywitanie. W końcu wolność, Rafał. Po bardzo długim czasie w końcu nie masz bransoletki na swojej nodze. Powiedz mi, jak to jest? Powiem ci tak, kurde. W 2000 roku miałem możliwość gdzieś tam robienia czegoś niegrzecznego, niedobrego i odmówiłem i po prostu nie wszedłem w to i się cieszę, bo tam, gdzie teraz trafiłem za niewinność, tak, wiem, ci się śmieli, tak, to powiem szczerze, że cieszę się, że 24 lata temu powiedziałem, że nie wchodzę w to i miałem rację. No i teraz 10 miesięcy, tak naprawdę tylko 2,5 miesiąca w więzieniu, bo 7,5 miesiąca areszt domowy, czyli na dozorze elektronicznym tak zwanym, czyli bransoletka. I powiem szczerze, dziękuję. Czy tak jak powiedziałeś, był gruby balet po właśnie wyjściu na wolność z więzienia, że tak powiem? No właśnie nie, bo moje kolegi, Grzesiek i Artur, tak, mieli jechać, myśmy jechać na weekendziki i oni wymiękli, jeden wyjechał sobie do Niemiec, drugi gdzieś tam, kurde, pojechał gdzieś tam, gdzieś. Ja biedny zostałem sam, mówię, przecież nie będę pił, bo przecież nie jestem. Ja lubię się napić, pobawić, połazić, pogadać głupoty, a nie, że iść się napić, nachlać, kurde, i spać na ławce, nie? Sam nie. Sam nie. Sam nie. Okej. Okay. Wiem, że widziałam tutaj, że trenowałeś, że jakiś był sparring z panem, który miał na koszulce napisane Gromda. I chciałabym właśnie zapytać, kto to był, czy możesz coś powiedzieć? Tak, to był pan Mateusz. Szczerze powiem, nie pamiętam, jaką ma nazwisko. Właśnie zastanawiało mnie to, czy ktoś się przygotowuje teraz do walki może. Tak, on teraz walczy, kurczę, widzisz, i też zapomniałem, gdzie on walczy teraz. Chyba 25 maja tutaj w Warszawie. Walczy na jakichś galach, kurczę, gdzieś tam na tych małych ringach się biją. Kiedyś były poskładane z tych kurde, wiesz. Gala Ambra? Ambro? Ambra? Tak, o właśnie tam. Okay. No to właśnie tam będzie walczył i tam będę stał u niego w narożniku. No i gdzieś tam zaczął Mateusz przychodzić na treningi, gdzieś tam coś troszeczkę podszkolić, poduczyć. I tak dzisiaj z nim zrobili taki, można powiedzieć, mały egzamin. Ostatnio walczył twój podopieczny na Prime, Tomasz Cik. Chciałbym poznać twoją opinię na temat jego walki. Znaczy właśnie tak, podopieczny. Nie, no to Tomek tam przyszedł, zaliczył parę treningów. Więcej żeśmy zaliczyli nagrań, głupot, kurde, wiesz, niż treningów, niż tam jakieś tam rzeczy, nie? Także gdzieś tam, no nie, no ciężko powiedzieć, że mój podopieczny po prostu. Tak samo jak Andrzej Rząski, tam przyszedł na jedną tarczę, dwie, trzy, tam jeden sparing, żeśmy zrobili jeden trening i to wszystko. Tam po prostu gdzieś tam pomogłem na narożniku i to wszystko tak naprawdę. Także, no Tomek jak to Tomek, no nieprzewidywalny. Czy myślisz, że gdyby nie poddał walki, to miałby szansę na wygraną? No na to wyszło, że tak, no bo gdzieś tam walka pokazywała, że gdzieś tak jednak mógł to zrobić, nie? Co się stało? No tam mówi, że tam gdzieś tam kontuzja jakaś tam stara, gdzieś tam mostek, gdzieś tam żebro, no nie wiem, nie wnikam. Tomek jak to Tomek, kurde, jest nieśmiertelny, także czekajcie niebawem. Czy według ciebie był czysty na tej walce? Według niego, tak jak właśnie z nim rozmawiałam, to powiedział, że w 100%. Jak jest według ciebie? Powiem ci tak, nawet jakbym coś wiedział, to tak bym nie powiedział, także i tak był czysty i tak. Mhm. Dobrze, to teraz przejdę może do nowego nabytku tutaj Tomasza Oświecimskiego. Co myślisz właśnie o walce, jego walce z ciosem? Nie, no, znaczy, ale konkretnie zapytaj coś, bo tak... Dobra. Myślę, no jest walka. Jego debiut we Freak Fightach. No nie, no myślę, że mam taką samą opinię jak wszyscy, no jeszcze teraz to, co teraz wyprawia, to teraz on tam mówi, to, co on tam zrobił, co się dzieje tam, no nie. Ja powiem tak, a propos tych, wiadomo, bo pewnie gdzieś tam następne pytanie gdzieś tam padnie, jaka moja opinia, tam 60-tki te wszystkie. Słuchajcie, kurwa ludzie, jest sytuacja prosta, jeżeli jesteś gangsterem, jeżeli rzeczy dziwne i gdzieś tam wchodzisz w ten świat przestępczy, to nie możesz dupy, kurwa, sprzedawać kolegów, kurwa, przyjaciół, a później kurde, że miejsce przestępców jest, kurwa, w więzieniu. Nie, kurwa, wszedłeś między wrony, musisz krakać tak jak one, kurde, i koniec. Święta rzecz, kurde, to jest kolega, to jest, kurde, coś, co się robi, to jest, kurwa, no nie, kurwa, nie można czegoś tego robić, że, kurwa, dajesz kolegę, kurwa, żeby siebie wybielić i żeby odkupić swoje winy. Nie, kurwa, to jest, kurwa, sześciona, to jest, kurwa, frajer. W momencie, kiedy, kurde, jesteś normalnym człowiekiem, jesteś normalnym dzieciakiem, kurde, który chodzi do szkoły i ktoś ciebie pobije, a ty jesteś normalnym dzieckiem i pójdziesz do pani się poskarżysz, ty nie jesteś ani 60, ani jesteś frajerem, jesteś normalnym chłopakiem, normalnym człowiekiem, normalnym dzieckiem, który masz prawo iść i się poskarżyć pani, na ulicy cię zawiną, na ulicy cię pobiją, na ulicy cokolwiek ci ukradną, masz prawo iść i na policję i to zgłosić, bo nie jesteś człowiekiem, który obraca się w towarzystwie przestępców. Ktoś, kto obraca się i robi różne interesy, a później sprawia, żeby się ratować,
No to jak wiadomo jest właśnie. Dużo ludzi porównuje go do Masy, ponieważ przyznał się, że doniósł na kolegów, takiej właśnie jak Masa. No wiadomo, co to o tym myślisz? Czy porównałbyś go również właśnie do nie, tej osoby? No, nie ma porównania, to jest mały pikuś, kurwa, ale to co odjebał, to co zrobił, to co on w ogóle mówi, to jest kurwa, to jest po prostu szok i niedowierzanie. Ja jestem człowiekiem, który od wielu lat nie rozkminiam, nie przekminiam, nic mnie nie interesuje. Ja znam, coś ci powiem. W środowisku MMA i w środowisku bokserskim jest takich, można powiedzieć, paru gagatków, są takie rodzynki, którzy jakby się ludzie dowiedzieli, co oni kurwa wiedzieli, jak oni zeznali, na kogo, to kurwa dziwili, komu rękę podają. Prawdopodobnie większość ludzi, może nie większość, jakaś część ludzi wie, kto to, co to, jak to, kto tak się zachowuje i kto to robi. Ja od dawna przestałem wnikać w jakieś dziwne rzeczy, rozchminki, afery koperkowe. Ja to mam w chuj wyjebane. Ja naprawdę, kurde, w życiu byłem w różnych sytuacjach. Zawsze się zachowałem tak, jak potrzeba. Nigdy nie zrobiłem nic złego w stosunku do normalnego człowieka. I mam w chuj, jestem w porządku. Ja mogę podać rękę, cześć, siema, cześć. Się napiję z tym czy z tym, ale cześć, siema i nie chcę mieć nic wspólnego i to wszystko. Ja naprawdę nie mam zamiaru rozchminiać, przekminiać i teraz, kurde, robić rachunku sumienia, każdemu, co oni kurwa. Niech każdy sobie zrobi sam, kurwa. Każdy kurwa już teraz pokazał, kurwa, jeden, drugi, trzeci, co oni sobą reprezentują. No nie, kurwa, można powiedzieć, że miejsce przestępców jest, kurwa, w więzieniu, kiedy samemu się było przestępcą, kurwa. Nie, kurwa, nie. Dobrze, idąc tym tropem, walka Muran versus Masa. Jakie masz do tego podejście? Nie, no gdzie, czy myślisz, że do tej walki w ogóle dojdzie? Nie dojdzie tej walki, kurwa. Tego. To jest tak samo, kiedyś Marcin Najman wziął na ojca chrzestnego, I się skończyło, tak się skończyło, kurde. No niestety. Mówisz o Słowiku? Tak. No i niestety tak wyszło. Tu tak samo myślę, że chyba opinia publiczna chyba nie pozwoli na to, żeby ta walka się w ogóle odbyła i żeby to miało miejsce. A jeśli doszłaby do tego, to na kogo byś stawiał? Właśnie na Murana czy na Masa? Nie, no Masy nigdy nie widziałem, jeżeli chodzi o jakieś bitki, no ale myślę, że to co widziałem u Murańskiego, no to myślę, że Murański to sam by się jebnął łokciem tak naprawdę i tutaj byłoby po walce, także no, nie, ale nie, no kurwa, gadałem o takich rzeczach, gdzie walka Masa, kurwa, Murański. Do tej walki nie dojdzie, kurde, bo po prostu nikt na to nie pozwoli. A walka Muran i Marcin Najman i kontuzja, bardzo duża kontuzja już od, no nie, chyba nie miał jeszcze takiej kontuzji, złamania oczodołu. Nie, no to wiadomo, co? To w ogóle nie ma tematu, wiesz, to tam każdy z nas, kurde, wiesz, ja też, kurde, wiesz, parę puściłem sobie Marcina, chociaż to jest mój kolega, przez telewizor, no bo mówię, ja pierdolę, nie. No ale no jak się później okazało, że jeżeli to prawda, że jeżeli jest kontuzja, jeżeli jest pęknięty oczodoł, no to nie ma tematu, no, to jest kontuzja, która po prostu nie da się walczyć, ponieważ to chodzi naprawdę trwałym kalecem, także tutaj nie ma tematu. Teraz będzie walczył Bandura z Tomaszem Adamkiem na Fame. Jak oceniasz tę walkę? Nie no, biorąc pod uwagę klasę Tomka, nawet jak słabo się pokazał w ostatniej walce z Mamedem, no to myślę, że jednak Bandura, chociaż dobry wariat i taki no, zajebisty freak fighter, dobry wariat, no to nie, jednak myślę, że jednak Tomek, bo tutaj no nie może być inaczej. Po prostu technicznie nie może być inaczej. Albert Sosnowski powiedział, że pokonałby Adamka i Khalidowa w boksie. Czy myślisz, że rzeczywiście tak by było? Nie myślę, u nas na wywiadzie właśnie to było. Albert, mój kumplu, lubię cię, uwielbiam, kurwa, ale Albert, no nie, no przestań. Naprawdę, Albert to jest mój kolega. Ja nie mogę powiedzieć nic złego, brzydkiego, bo Albert to jest mój kolega, ale Albert, nie pierdol, no. No nie, przepraszam, Albert, sorry, kurwa. No. Następne pytanie. A Don Caso miałby tutaj szansę z Adamkiem, ponieważ też wiele razy to mówił w wywiadach. Don Casio, ponieważ mówił, że chętnie by się z nim zmierzył. Ty żeś takie pytania układał? Nie no, co ty, kurde, nie no. Casio, kurwa, no nie, no, no, no nie, no. No nie, no nie, 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 żadnych szans. Dlaczego? To kto do Adamka w takim razie? No kurde, ludzie, no Adamek to jest mistrz świata w boksie, Adamek walczy, kurwa, w boksie, a z Adamkiem, kurwa, zawodnicy, kurwa, jeżeli chodzi o to takie stricte bokserskie, bokserzy w Polsce, no kurwa, to był mistrz świata, kurwa, dwóch kategorii, kurwa, federacji, kurwa. No nie, no ludzie, no. To kogo byś zaproponował? No nikogo, kurwa, kamerzystę tego, ten taki bebzon mu wyjebał z przodu, kurna. Dzisiaj koszulkę dostaniesz, wyjebał mi beben z przodu, kurna. Masz prezent ode mnie, 2XL, kurna. Na 6 jeszcze nie 3. Nie, no nikt, no tutaj jeżeli chodzi, wiesz co,
tutaj gdzieś tam bym może zobaczył, kurde, Tybur, chociaż Bandura też jest dobry wariat, ale ja bym bardziej Bandurę zobaczył z którymś z braci tyburskich. To by była dobra. Z którym bardziej? Z Pawłem czy z Piotrem? Wiesz co, bardziej z Pawłem. Powiem ci, że tutaj była dobra bitka, kurwa, powiem ci, tutaj rękawice, kurde, czy małe, czy duże do boksu, czy małe, ale w boksie, tutaj by była fajna walka napierdalanka, to by takie było 50-50. Tyburski też myślę, że mógłby za damkiem gdzieś tam podjąć jakąś tam gdzieś walkę, bo jeżeli rozmawiamy o walce 3x3 minuty, no to tutaj Tyburski, kurwa, gdzieś to mógłby, kurwa, rozkręcić się szybko, bo wiadomo, bo więcej jak 3x3 minuty, to gdzieś tam by już nie wytrzymał kondycyjnie. Tomek z każdą rundą, z każdą minutą gdzieś już by zyskiwał przewagę, ale kurde, tutaj Tyburskiego Pawła bym zobaczył, kurde, w takiej walce właśnie bokserskiej, tylko nie 6x3 minuty, bo tutaj bez szans. A na przykład Diablo Włodarczyk miałby z nim szansę? Z kim? Z Adamkiem. Nie, jakbyśmy mieli ich zostawić. No tutaj dzisiaj Krzysiek jest, nie wiem jakie to jest dyspozycje, bo sobie nie widzimy jego walki, ale no wiadomo, no Krzysiek to jest mistrz świata, Adamek jest mistrz świata i tutaj myślę, że ta walka by była, no, petarda tak naprawdę. Chciałbyś zobaczyć taką walkę? Tak, i myślę, że nie jeden by chciał zobaczyć, pomimo, że to już jest dawno po tak zwanym prime, ale ta walka, kurde, gdzieś ta walka miała bardziej sens, chociaż tutaj stawiałbym na Adamka jednak, bo Krzysiek jest znany z tego, że ma jednak ten cios, ale gdzieś tam za długo wyczekuje, za mało ciosów wyprowadza. Adamek jest zawodnikiem, który pracuje na nogach, zadaje dużo ciosów, także i może przyjąć na łeb, także myślę, że tu jednak Adamek by wygrał w dniu dzisiejszym. Kiedyś, no gdzieś tam można by było, dzisiaj Adamek. Teraz właśnie Denis Załęcki ma zawalczyć z Amadeuszem Ferrarim. Ty mówiłeś, że z Amadeuszem bardzo chętnie byś zawalczył i chciałabym poznać twoją opinię na temat właśnie ich walki. Czy to w ogóle ma sens? Denis, stary wariat, kurde. Denis Załęcki, no też ma dobre wiatraki. No Amadeusz, wiadomo, jest, kurde, jest władcą, kurde, wiesz, wiatrów. Także on tam gdzieś tam by mógł kurde, wiesz, machać. Ale myślę, że tak tutaj stawiam na Denisa, że jednak by gdzieś tam go upolował. Przepaliłby, kurde, amaczym. Także tutaj zdecydowanie Denis. Ostatnio Denisowi nie zagrała głowa. Chodzi do psychologa sportowego. Czy myślisz, że tym razem byłaby ta sama sytuacja? Wiesz co, głowa, psychika to nie jest złamana ręka. Głowa, psychika to jest, wiesz, albo coś się ma, albo coś się nie ma. I po paru wizytach u psychologa to nie jest tak, że zaraz naprawisz głowę i zaraz widzisz i będziesz robił wszystko. To jest z tego, co tak mogę się domyślać, bo nigdy nie miałem problemu z głową, ale z tego, co widzę gdzieś tam po znajomych, gdzieś tam po zawodnika nawet na świecie, że jedna głowa to jest coś, co się dochodzi do tego, można powiedzieć, stanu używalności do walki, no to jednak chyba trochę dłużej niż parę wizyt u psychologa sportowego i na stawienia się, to jest coś, albo coś ma, albo coś nie ma. I ewentualnie można to poprawić, ale nie naprawić tak naprawdę. To nie jest ręka pęknięta, złamana i zrośnie się i będzie twardsza w tym miejscu, tylko to jest tak psychia głowa, gdzie jest pstryk, kurde, i nagle się okazuje, kurde, ja jestem. Ja ci powiem na przykład na przykładzie psychiki swojej. Ja jestem niezniszczalny. Byłem porwany, byłem w wojsku 6 dni, spierdoliłem z karetki, z jednostki, z pociągu. Byłem w szpitalu po operacji serca, prawa komora przebita nożem, kurwa, przeżyłem, kurwa, pistolet przy głowie, przy kolanie, kurwa, szklanki, butelki, kaset na łbie. I powiem ci tak, 2 lata temu, jak walczyłem, kurczę, na gali u Krystiana Karzyszki, walczyłem z Kevinem Bruchałą. Po 4. rundzie, wyobraź sobie, schodząc do narożnika od środku ringu, ja miałem w głowie jedną myśl. Nie umiem się bić, nie mam siły, nie chce mi się. Rozumiesz, te 3 myśli, kurde, w ciągu, kurde, nie wiem, 2 metrów, kurde, mi przypływa po głowie i ja po prostu siadłem do narożnika i mówię, kurwa, nie walczę, nie mam siły. Ja nie umiem, ja po prostu nie mam siły. Nie chce mi się, rozumiesz? I teraz sobie zobacz, ja, moja historia życia pokazuje, że jestem, można powiedzieć, twardym skurczybykiem, a jednak, kurde, wtedy ja po prostu siadłem psychicznie i po prostu odpuściłem, po prostu nie byłem w stanie walczyć. Tylko, że u mnie to była chwilowa, można powiedzieć, załamka, bo spowodowana moim życiem prywatnym, tym, co się działo u mnie w głowie, u mnie w życiu, u mnie wszędzie. To po prostu był bajzel totalny, jak jeszcze nigdy w życiu nie przeżyłem, chociaż przeżyłem ich wiele. I ja, kurde, się pozbierałem, ja mogę walczyć, mogę się napierdolić. I mogę robić, mogę przegrać, ale idę, się biję i walczę. I to jest taki jednorazowy incydent. Coś, co się wydarzyło. Ale ja generalnie mam psychikę, mam twardy łeb, ja się nie boję. Ja byłem w dużo różnych sytuacjach i wyszedłem z tego, otrzypałem się, cześć. Dzisiaj po prostu, kurde, jestem już, można powiedzieć, jeszcze twardszym człowiekiem niż byłem wcześniej, bo przeżyłem to, co przeżyłem, a przeżyłem dużo w ciągu ostatnich 3 lat. Jeszcze więcej niż przez ostatnich 44 lata. Amadeusz Ferrari czy Denis Załęcki, z kim chciałbyś się zmierzyć? Nie, no, z Denisem, Denis tam jest za duży, za silny, kurde, gdzie tam pokój mi tam takie, kurde, gdzieś tam walki, wiesz, z Ferrarim spoko, nie ma problemu w każdej chwili. Ja powiedziałem nawet, stawiajcie ludzie, kurde, flaszkę, kurde, ptasie mleczko, 6 opak Kinder Maxi Kinga, kurde, jadę, nie ma problemu.
nawet jego, na sali. Jego walka teraz Sołot Papi, zagraniczna walka, bardzo mocna. Co myślisz, czy zazdrościsz, bo wiele ludzi zazdrości. A czego mam zazdrościć? No jednak wiesz, no to jest coś innego. Nie, za granicą. Powiem ci tak, mam wyjebane kurde na to, co kto robi, ile zarabia i kim jest. Dla mnie jest ważne, kim ja jestem, jak ja jestem, jak ja się zachowam w danej sytuacji, co ja powiem i no właśnie jak się zachowam. I dla mnie tak na ważne jest, żebym ja miał tyle, ile mi pasuje, a nieważne, że ma ktoś więcej ode mnie. Także ja ci powiem, że ja to nie zazdroszczę, mam tu naprawdę wyjebane, bo ja kurde znam naprawdę takich ludzi, których jakbym zazdrościł, to ja bym po prostu się z nimi porównując, ja bym po prostu poszedł się kurde na jebność na linę. Ale nie, dlaczego kurde? Mam tyle, mam. Jestem zajebisty, jaki jestem. Może kurde parę walk przegrałem ostatnio. Ale dalej jestem sobą i dalej mi się z tym po prostu dobrze żyje i to jest fajne. I ja wiem, że jestem w porządku człowiekiem, pomimo moich niektórych tam zachowań, odzywek, czy czegoś, co powiedziałem, źle, dobrze, krzyknąłem, czy zrobiłem, albo nie zrobiłem. Ja mam to wyjebane, bo po prostu się mogę dzisiaj w każdej chwili obudzić, kurde, stanąć przed lustrem i powiedzieć, Rafcie, jesteś zajebisty. I to jest dla mnie najważniejsze. Czy zazdroszczę? Tak, to jest zdrowa taka zazdrość, że chciałbym mieć na przykład tyle, co ten, mieć to, co ten. Ale nie jestem taki, że będę mu rzucił źle, żebym on tego nie miał. Nie, po prostu ja będę robił wszystko, żeby mieć tyle samo, albo chociaż kurde tyle, co mi pasuje, tyle, co mogę dać sobie pozwolić, kurde, dać radę, żeby to mieć. A widziałeś face to face właśnie Ferrariego z Solem? Tak, chyba wiesz, to nie wiem, czy to był face to face, czy to było po prostu spotkanie, które gdzieś tam on stał na ringu, coś tam tak. Pierdolił, a ten coś tam słuchał, też coś pierdolił, tam jeszcze ktoś się wpierdalał, też coś pierdolił i wszyscy pierdolili, tak naprawdę chuj wie, o co chodzi, kurwa. Oni sami prawdopodobnie nie wiedzą, o co komu chodziło, tak naprawdę. Oni sami jak mówią coś, to oni też nie wiedzą, o co im chodzi, tylko pierdolą, bo pierdolą, żeby pierdolić, no bo to jest taki, kurde, niestety sport. Pierdolenie. Czyli to nie powinno się nazywać freak fighty, tylko freak pierdolenie. Dobre. To się najbardziej sprzedaje. Tak, a później, kurwa, przychodzi do walki, co do czego, kurwa, i jest ała. Nie w szczepionkę. Don Casio Tańcula, ostatnio odbyła się walka. I jak ocenisz tą walkę? Właśnie nie widziałem. O, naprawdę? No nie, naprawdę. A kiedy to było? No to było na Prime, ostatnio, na ostatniej gali. Kurde, ty wiesz co, nie wiem dlaczego. Miesiąc temu. Przegapiłem to. A kto wygrał? Don Casio. A to było w boksie, czy? Tak, boks. A okej, okay. Wiesz co, nie wypowiem się. Spodziewałeś się tego? Nie, po prostu nie wiem, bo nie widziałem. Jakby Arek skorzystał z mojej propozycji, żeby posparować, to ja bym go przygotował, to Areczku byś wygrał, a tak to... Okej, okay. W takim razie jakie plany na ciebie? Wiesz co, 17 maja jadę do Kalisza, do mojego kolegi Czolo. Będziemy walczyć z Sebastianem Skrzypczyńskim, z którym skrzyżowałem rękawice dwa razy w boksie zawodowym, dwa razy wygrałem, ale teraz to będzie taka walka po prostu gdzieś tam dla publiczności, takiej miejscowej gali. Potem 22 czerwca w Bochni walczę na gali Pełna Mocu Mateusza Noska z Bubu Ćwikiem, 125 kilo, bo będę Bubu miał zrzucić do 120. Walczymy taką tam, nie wiem, 4 razy 3 minuty, czy 4 razy 2, nieważne, takąś bokserską. No i na 28 lipca mamy rozmowy teraz z Pawłem Żwiakiem, mamy tam wstępnie coś dogadane, nieważne z kim, nie pytaj, nie mów, nie potwierdzę, nie zaprzeczam. Mam z kimś walczyć na tej gali właśnie 28 lipca z takim pół sportowcem, pół zawodowcem, takim pół normalnym człowiekiem, ale nawet ćwiartki nie ma w nim klauna, także to taki pół normalny człowiek, pół sportowiec. A ja pełna profeska w pajacowaniu. A jakie właśnie plany prywatne? Ponieważ no właśnie teraz jesteś wolny duch. I właśnie jakie plany masz tak prywatnie, totalnie? Prywatnie, wiesz co, prywatnie planuję utrzymać to, co mam. Czyli mam fajną dziewczynę, waży 53 kilo. Czyli jesteś zajęty. Tak. A to gratulacje. 3/4 narzeczoną, przygarnęła mnie, pomogła mi, kiedy poszedłem siedzieć do więzienia. Ogarnęła mi adwokata, ogarnęła mi bransoletkę, ogarnęła mi drugiego adwokata. Tak naprawdę to poszło 3 adwokatów. Przyjeżdżała na widzenia, ogarniała mi wypiski, robiła mi paczki. Wzięła mnie do siebie właśnie, że nie mogę odbywać kary, ponieważ jestem bezdomny dosłownie, bo straciłem moje mieszkanie z kolei w Mińsku Mazowieckim. Wzięła mnie bez niczego. Wzięła mnie w najgorszej sytuacji, jakiej byłem w życiu, czyli w chłopów. Moje dzieci, samochód, bo wtedy miałem akurat Alfę Romeo z 2006 roku. Teraz mam Jaguarka z 2018, no to już lepiej, ale dopiero teraz mam.
I tak naprawdę mieszkałem tutaj na sali, później się przeprowadziłem tam chwilę gdzieś tam do mieszkania. Później musiałem się ewakuować, bo wylądowałem, kurde, w celi, kurde, z jakimiś chłopakami, kurde, z których nie znam. I to jest dziewczyna, która no, na dzień dzisiejszy zajmuje miejsce w moim serduszku. I to jest na razie to, czyli po prostu żyję jak żyję, czyli mam to, co mam. Kiedyś sobie zażartowałem, że szukam dziewczyny do 60 kg, która mnie przygarnie do siebie, weźmie do domu. Marzenia się spełniają. 53 kilo przygarnęłam do domu. Czyli tak naprawdę nie miałeś nic, a mimo wszystko nie miałem gorzej. Była nie z miałem tobą. Nic, nie miałem nic, miałem dużo na minusie i dużo przejebane i bardzo bogatą historię życia, moją przeszłość. Także ona to wszystko ode mnie usłyszała, później potwierdziło się to wszystko, jak sobie mnie gdzieś tam posprawdzała. No i się okazało, że mówię prawdę, bo ja zawsze mówię prawdę, oprócz w sądzie na policji. Chociaż ostatnio na milicji mówiłem, milicji, kurwa, bo to ten, mówiłem prawdę, na sprawie rozwodowej mówiłem prawdę, bo musiałem mówić prawdę, bo tam akurat tak. A tak normalnie to mówię tak, mówię, bo wiem, ale nie powiem. Ja nie mówię, ja nie jestem ten, kurwa, ja pierdolę. Nie można. Jeżeli ktoś jest gangsterem, ma być do końca gangsterem, a nie rozpierdalać się kolegów. Pamiętajcie, dzieci i młodzież, jesteście normalnymi ludźmi, macie wspólnego nic z przestępstwami, to możecie iść do pani, powiedzieć, zgłosić gdziekolwiek coś, co wam ktoś robi. A to jesteście wtedy normalnymi ludźmi. Przepraszam, że przypiłem, ale dobra, wypikamy, nie? Dziękuję w takim razie za wywiad. I życzę powodzenia. I widzimy się, mam nadzieję, na rozmowach kolejnych. Cześć. Pamiętajcie, what's up?